Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Z nastaniem dnia Jezus ustanawia 12 spośród swoich uczniów apostołami oraz dokonuje licznych uzdrowień. Jednak to, co dokonuje się za dnia, poprzedzone było nocną modlitwą Jezusa. Chrystus trwa na modlitwie przed Ojcem, konsultuje z Nim swoje działanie. Niczego nie czyni sam, ale wszystko czyni w porozumieniu z Bogiem Ojcem. To ważna wskazówka dla nas. Niczego nie róbmy sami, ale wszystko wpierw konsultujmy z Bogiem. Nie bójmy się marnować czasu dla Boga. Nie mamy lepszego przyjaciela, obrońcy i wspomożyciela, jak właśnie Bóg. Warto wszystko w naszym życiu odnosić do Niego, Jemu zawierzać i z Nim współdziałać. Takie działanie, jakiego przykład daje nam dzisiaj Jezus, jest gwarancją podejmowania słusznych decyzji, a działanie pobłogosławione przez Pana staje się nadobficie udane i pełne sukcesów. Najpierw Bóg, a potem ludzie. Jezus nie zostaje na górze całymi dniami i nocami, tygodniami, miesiącami, ale po nocnej modlitwie schodzi w dół do ludzi, i to nie doskonałych, zdrowych, dobrych czy szlachetnie urodzonych. Idzie do wszystkich, a zwłaszcza do tych, co się źle mają, do opętanych przez demony, do chorych i cierpiących, do opuszczonych i nieszczęśliwych. Nie stroni od nich, ale także nie akceptuje zastanego stanu rzeczy. Jezus nie akceptuje choroby, cierpienia czy opętania. On się temu sprzeciwia. Uzdrawia, uwalnia z niewoli zła. Naprawia wszystko, co człowiek popsuł, aby przywrócić pierwotny ład ustanowiony przez Boga. Nam także nie wolno się zgadzać na nieszczęście i cierpienia innych. Wpatrzeni w Chrystusa udajemy się na rozmowę z Bogiem, aby poznać Jego wolę, skonsultować z Nim nasze pomysły, a potem wychodzić do ludzi, aby zanieść im Boga i Jego naukę. Idziemy do każdego człowieka, a zwłaszcza do tych, których kondycja duchowa lub fizyczna nie jest zbyt dobra. Naśladując Chrystusa, chciejmy wszystkim nieść dobroć i miłość, aby świat, w którym żyjemy, stawał się Chrystusowym Królestwem.